Iwonko. Po imprezie w Addiction Irek spędził noc z Dominiką. Co ty tak schudłaś? Cześć, Ogierze. Cholera jasna! Dominika, co ty tutaj? To nie jesteś Iwonka, no. Słuchaj, no jeżeli cię to jara, to możesz mi mówić Iwonka. Co ty tu robisz właściwie, no? A ty nic nie pamiętasz? No pamiętam, że wychodziliśmy z Addiction z Konradem. No i nic potem nie pamiętam. Dobra, no to już ci mówię. Nie zdążyłam na busa nocnego, więc powiedziałeś, że jeżeli chcę, to w sumie mogę u ciebie spać. Więc w sumie przynocowałam. Ale poczekaj, między nami no, nic ten tego z... No co ty, no przecież byliśmy z Konradem. Uff, się bałem. Irek, głupku, no oczywiście, że uprawialiśmy seks. Co? Nie. Nie, nie, no tak. Słuchaj, no ale było całkiem dobrze, no biorąc pod uwagę fakt, w jakim stanie byłeś. Ja zdradziłem Iwonę, no. Ale nie jesteś z nią, co? Tylko też nie pamiętasz? Teoretycznie jej nie zdradziłem, ale tak mentalnie, no. Irek, jak masz się nad sobą użalać, to ja wychodzę. Co ty robisz? A, idę sobie wsadzić łeb pod kran z zimną wodą. Przyda ci się? Cześć, Zuza. Co ty tu robisz? No cześć, mieszkam. Ja idę do tego kibla. Irek! Możesz przyjść na chwilę? Słuchaj, ja byłam w hostelu. A dlaczego mi o tym mówisz? Iwona tam spała i jest załamana. No ja też jestem załamany, Zuzan. Irek, znasz Iwonę, wiesz, że ona udaje, że jest okej, okay, ale tak naprawdę jest jej mega ciężko. Zuzan, ale co ja mogę? Co ja mogę? Irek, nie chodzi o to, żeby być górą, tylko żeby być szczęśliwym, tak? A tak, to dokładnie, zgodzę się, dokładnie... Słuchajcie, słyszałem waszą rozmowę i ja tak trochę nie kumam. To ty się nie pogodziłeś z Iwoną? Skąd taki pomysł, że... No wiesz, słyszałem coś tam u ciebie w pokoju. Myślałem, że ty i Iwona, no... O, cześć wszystkim. No to tylko... Irek, jak nie idziesz do toalety, to ja pójdę. No to tak. Czyli to były te odgłosy, tak? Stary, nie wiem, co ci mam powiedzieć. Dobra, nieważne. Irek, przespałeś się z Dominiką? Żenada.